Pogadajmy o finale drugiego sezonu Lokiego i może o jakichś komiksowych inspiracjach, ewentualnie jakichś teoriach dla MCU, ale najpierw to co oczywiste, czyli spoiler alert. Z drugiej strony dla tych, których nie przeraził spoiler alert, ale z jakiegoś powodu nie widzieli finału sezonu, drobne streszczenie. Na końcu pierwszego sezonu jesteśmy postawieni przed takim wyborem, że albo zostajemy z tym wariantem Kanga, ten który pozostał, jest święta linia czasowa i zostaje tak jak było dotychczas. Albo odpalamy go na miejscu i teoretycznie powstanie multiversum z nieograniczoną liczbą Kangów i to doprowadzi do multiwersalnej wojny Kangów. Ale Loki i Sylvie podejmują to ryzyko, w sumie Sylvie podejmuje to ryzyko. Kang zostaje odpalony, multiversum zaczyna się rozrastać. My widzimy coraz to nowsze światy w Marvelu. TVA jako instytucja trochę straciło sens, no bo jakby już nie czuwają nad świętą ciągłością fabularną, ale to się zaraz wyjaśni. W drugim sezonie dostajemy kolejny niemożliwy wybór z gatunku albo wróćmy do punktu wyjścia, albo wszyscy zginiemy. A to dlatego, że istnieje coś takiego, co się nazywa krosnem. I nie wiem o co chodzi z tą fascynacją słowem krosno, ale to już jest któreś krosno, jeżeli chodzi o uniwersum Marvela. I wszystkie mają coś wspólnego z rzeczywistościami. W każdym razie to konkretne krosno teoretycznie przekuwa czystą energię temporalną w ciągłości fabularne. Ale potem okazuje się, że wcale to tak nie działa, bo generalnie ono jest zabezpieczeniem przed awarią, a nie powstało do tego, żeby ogarniać całe multiversum. Więc w momencie, kiedy multiversum zaczyna się rozgałęziać w kierunku nieskończoności, no to krosno zaraz szlak trafi. No i finalnie krosno szlak trafia, ale Loki podejmuje kolejne próby zrobienia czegoś, żeby jednak nie trafił go szlak, albo żeby w ogóle przeżyć. Zawsze może oczywiście cofnąć się w czasie i powstrzymać Sylvie od odpalenia Kanga, co teoretycznie spowoduje wrócenie do znowu jednej świętej ciągłości fabularnej, ale wszyscy będą żywi. Więc to jest taki wybór pomiędzy wolną wolą a śmiercią, a niewolną wolą, ale życiem. No ale Loki wymyśla trzecie rozwiązanie. Niszczy krosno, ale zastępuje je sobą samym. W sensie bierze te rozpadające się, umierające ciągłości fabularne i to jest taka wizualna reprezentacja tego, co się tak naprawdę dzieje, chyba. Przepuszcza przez nie trochę swojej zielonej energii. Zielona energia nigdy nie znaczy nic dobrego, no ale okej. Następnie zawiesza sobie je na plecy, siada na tronie i tworzy taki nowy Yggdrasil, drzewo życia. To jest bardzo ładny motyw, wizualnie i metaforycznie. No i tym samym Loki stał się podporą całego multiversum, trochę jak Tytan Atlas, tyle że Tytan Atlas zrobił to za karę, a Loki zrobił to z własnej woli, więc bardziej poświęcił się jak Tony Stark. I z jednej strony podtrzyma istnienie różnych linii czasowych, więc będzie od cholery Kangów, którzy będą ze sobą walczyć, ale z drugiej strony zapewnił wolną wolę i generalnie rozwój tego całego multiversum, więc w sumie technicznie rzecz biorąc to on odpowiada za powstanie The Marvels. No ale dobra, sam ten motyw, jeżeli chodzi o Lokiego, przypomina mi jedną rzecz z komiksów, mianowicie Lokiego Boga Historii, czy tam God of Stories, jakkolwiek wolicie go nazywać. No więc Loki od samego początku no, był złoczyńcą. Następnie przyszedł taki moment, w którym już nie za bardzo chciano go pisać jak złoczyńcę, ale jednocześnie szukano pretekstu, jak to zrobić. I na poziomie oblężenia Asgardu jest taki moment, w którym on uświadamia sobie, że nigdy nie trafi do Valhalla, że na pewno trafi do Hel, więc dogaduje się z Helą, żeby go wykreśliła z jakiejś tam księgi i to oznacza, że po śmierci nie trafi do Hel, tylko będzie się wiecznie odradzał. I on potem się odradza, najpierw jako dzieciaczek, a potem się okazuje, że ta stara świadomość Lokiego gdzieś tam jest i chce nawiedzić z powrotem to ciało po odrodzeniu. I ten dzieciaczek zmienia imię na Aikol, czyli Loki czytane od tyłu, no bo jest przeciwieństwem i tak dalej. Potem jest trochę takich wątków, że w sumie ciężko się połapać, kto aktualnie jest w którym ciele Lokiego, bo pojawiają się w kilku wersjach, w sumie jak zwykle. Przez moment świadomość tego starego Lokiego jest chyba ptakiem czy coś. No ale dobra, jak trwają inkursje i całe multiversum i tak zmierza ku końcowi, to jest taka historia, w której Loki próbuje jakby przepisać swoją historię, swojego życia i trafia dzięki uprzejmości Then and Now, czyli Dzieci Eternity, w sensie wieczności, do House of Ideas, czy Domu Pomysłów i generalnie to jest jakby metafora samego Marvela, czyli miejsce, w którym powstają historie. Potem się okaże, że to jednak nie było oryginalne miejsce, w którym powstają historie, ale to na ten moment nie ma żadnego znaczenia. W każdym razie Loki ubija tam z nimi deal, w wyniku którego może przepisać historię poprzez opowieść. W sensie chodzi o jego historię i generalnie dochodzi też do takiej konkluzji, że w sumie kłamstwa to takie opowieści, te referę. Przy okazji uzyskuje moc czynienia czegoś takiego w stosunku do generalnie całego multiversum. Czyli nagle jak opowie jakąś opowieść, to ta opowieść staje się rzeczywistością do stopnia, w której wszystkie postacie, które w niej uczestniczyły, pamiętają te wydarzenia. Dość potężna moc, trzeba przyznać, natomiast z perspektywy momentu, w którym to się działo, to był moment, w którym trwały inkursje, wszyscy wiedzieli, że nastąpi prawdopodobnie jakiś miękki reboot uniwersum Marvela, więc można było popuścić wodze fantazji i co tam, i tak wrócimy do status quo. Ostatecznie po Tajnych Wojnach Loki został zabrany w trochę innym kierunku przez scenarzystów, ale potem zostały dopowiedziane historie, z których wynikało, że tak naprawdę ten stary Loki, czyli God of Stories, jednak w jakiś sposób przeżył i trafił do tego głównego uniwersum i nawet zauważył, że istnieje w nim odtworzony Loki jako on sam w jakiejś przyszłej, prawdopodobnie wersji. I trochę nawet go to wkurzyło, że wrócił znowu do swojego status quo.
Natomiast co jest istotne w tej przydługiej historii komiksowej, to to, że Loki w ramach tej swojej drogi robi coś podobnego, jak robi w finale sezonu drugiego serialu Loki. W sensie bardzo chce się odciąć od swojej przeszłości, a jednocześnie dokonać jakiegoś aktu przeistoczenia się w bohatera. W tym poprzez poświęcenie. Jakie znaczenie dla całego MCU może mieć to, że nagle gdzieś tam w metaforycznym pokoju siedzi sobie Loki i trzyma na ramionach jakieś węzły linii fabularnych? Do tematu wrócimy.